Moi drodzy, mam dla was niespodziankę. Nagrałem opinię eksperta w dziedzinie nurkowania. Od razu mówię, nie jest to płatna reklama. Jednocześnie kieruję wielkie podziękowania w stronę Artura i Aleksandry, którzy prowadzą centrum nurkowe Zyfia w Warszawie, połączone ze sklepem. Przyjęli mnie spontanicznie i ochoczo, praktycznie z ulicy. Podzielili się opinią o zegarku, który pierwszy raz widzieli na żywo. Cała rozmowa co prawda trwała ponad 45 minut. Niestety musiałem skrócić to do maksimum, aby materiał nie trwał ponad godzinę. Myślę, że i tak trwa bardzo długo, no ale warto posłuchać. Grzecznościowo zostawiam link do ich centrum w opisie. Są to wspaniali ludzie, od których aż kipi pasją. Cześć, tu Kamil. Dziś na tapet weźmiemy Huawei Watch Ultimate, czyli taki zegarek premium, od którego bardzo dużo będę wymagał i wymagałem podczas tego testu, więc sami zobaczycie, jak to wyszło. I mam go dzięki uprzejmości agencji Huawei, aczkolwiek ten film nie jest w żaden sposób sponsorowany, ta opinia krytyczna i w niektórych miejscach taka chwalebna, no jest w 100% moja. Występują dwa kolory, niebieski i czarny, w różnych zestawach. Informacje macie teraz na ekranie. Także bez problemu można ten sprzęt porównać do Apple Watcha Ultra, który jest w podobnej cenie, ale oferuje więcej, może nie pod kątem baterii, ale musicie sami ocenić rzeczywiście, który jest dla was. Znaczy wiecie, na pewno mu nie zabiorę tego, że jest wykonany z materiałów premium i to jest wysoka półka, bym powiedział nawet najwyższa półka. Tarcza to syntetyczne szkło szafirowe, bezel to materiał nanoceramiczny, koperta to płynny metal na bazie cyrkonu, a tylna obudowa materiał nanoceramiczny. No i wygląda porządnie, jak sami zresztą widzicie, i jest naprawdę bardzo duży, bo koperta to 48,5 mm. Na drobnej ręce może nie być zbyt wygodny, a waży 76 gramów bez paska, a ten znajduje się na teleskopach 22 mm. W zestawie standardowym, który ja mam, znalazłem dodatkową jedną część paska o większym rozmiarze. Jak widzicie, zegarek ma trzy przyciski, w tym jedną koronkę na górze po prawej stronie. Dolny przycisk jest konfigurowalny, czyli możecie dopisać wybraną opcję. Z lewej jest przycisk do trybu ekspedycji, o czym będzie więcej w dalszej części filmu. Ekran ma 1,5 cala, jest to AMOLED LTPO, co w teorii pozwala na spadek odświeżania do 1 Hz. Tym samym oszczędzanie baterii jest tutaj obecne, bo zapewne jest to wykorzystywane przez Always On Display, którą oczywiście ten zegarek ma. Tak samo autoregulacja jasności. Wyróżnikiem może być certyfikat 10 ATM, czyli nurkowanie nawet do 100 metrów i sterować wtedy można przyciskami. Nie byłbym sobą, gdybym powielał slogany marketingowe, ale niestety no nie udało mi się sprawdzić tego w praktyce. Dostałem właśnie do oceny, do recenzji smartwatcha Huawei'a. Pierwsze wrażenie, bardzo fajne. Naprawdę smartwatch w końcu wygląda tak jak według mnie, tak jak powinien wyglądać. Jeżeli chodzi o bezel, możemy go wykorzystać jako linia kierunkowa, więc no dobrze, okej. Okay, no. Wracając do aplikacji, do nurkowania. Pierwsze wrażenie, bardzo fajne, bardzo przejrzyste. Możemy sobie wybrać tryb nurkowania. Jest tu zarówno nurkowanie rekreacyjne, freediving, jak również nurkowanie techniczne i urządzenie do pomiaru tylko i wyłącznie głębokości i czasu, czyli tak zwane digital po prostu, do bardzo zaawansowanych nurkowań technicznych już na planie nurkowym. Nurkowanie rekreacyjne. Po wejściu w ten tryb pojawia mi się informacja, że aplikacja jest tylko i wyłącznie dla nurków certyfikowanych. Super, stawiamy głównie na bezpieczeństwo, więc nie zachęcamy osób, które nie mają uprawnień, żeby schodził pod wodę. Jest to jednak sport ekstremalny. Co ciekawsze, pierwszy raz się spotkałem z czymś takim, żeby przejść dalej, i to mi się nie wyświetlało, bo już się bawiłem troszeczkę tym komputerem, trzeba zatwierdzić, że się przeczytało. Czyli co, nie poleciłbyś tak osobie, która kupuje taki zegarek i chce rozpocząć przygodę z tym nurkowaniem, bez konsultacji na przykład z wami tutaj, żeby to używała i próbowała na tym tylko się, nie wiem, tylko na to patrzeć tak naprawdę? Nie, ze względu na to, że nurkowanie to jest sport ekstremalny. To jest dokładnie to samo, co skakanie ze spadochronu. Jeżeli ktoś nie ma pojęcia o tym, to naprawdę lepiej, żeby z tym nie próbował, nie zaczynał. Wchodzić do wody ze sprzętem, z całym ekwipunkiem, aqualungiem pod wodę, nie mając zielonego pojęcia i polegać tylko i wyłącznie na urządzeniu? Nie, ze względu na to, że instrukcja na pewno nie daje informacji, co robić w danej sytuacji. Trzeba zrobić ten podstawowy pierwszy kurs. Akurat miałem na myśli to, że żeby zacząć nurkowanie, żeby zrobić po prostu kurs. A czy będziecie mieli sprzęt akurat taki, czy będziecie mieli inny sprzęt typowo przeznaczony do nurkowania, to de facto nie ma różnicy, ze względu na to, że jeżeli ten komputer bardzo dobrze się sprawuje pod wodą, to dlaczego mam sobie go nie kupić? No, mogę sobie na to pozwolić. Wygląda ładnie. Aplikacja
Na pierwszy rzut oka jest przejrzysta, mamy wszystkie elementy, które są potrzebne, więc no kwestia jest jeszcze tylko i wyłącznie tego, jak się spisuje pod wodą. Ekran jest bardzo czytelny, bardzo ładnie ułożona jest tarcza. Tylko że z głową, prawda, trzeba podejść, w sensie nie ufać 100% tylko i wyłącznie takiemu zegarkowi, z którym nurkujemy, ale i mając inny, ten taki profesjonalny, tak, sprzęt przy sobie. Znaczy, a to jako alternatywa tu, można powiedzieć, żeby zapisała nam się aktywności. Tutaj wchodzimy akurat na troszeczkę inny przedział nurkowania, ze względu na to, że nurkowanie rozgranicza się na dwie tak jakby grupy. Pierwszą grupą to jest nurkowanie rekreacyjne, którego jestem instruktorem i uczymy, po prostu prowadzimy szkołę, uczymy nurkowania, wprowadzamy te osoby świeże w ten świat nurkowy. I jest jeszcze druga grupa nurkowania, jest to nurkowanie techniczne. W nurkowaniu technicznym i tak musisz mieć dwa urządzenia pomiarowe. Więc czy to będzie to urządzenie plus profesjonalne, stworzone tylko i wyłącznie do nurkowania komputer, czy będzie jakieś inne urządzenie, nie smartwatch. Ważne, żeby bardzo zbliżony podawał wartości, określał bardzo dobrze głębokość, bardzo dobrze widoczny był wyświetlacz, no i nie wyłączył się pod wodą. Ta niezawodność. Niezawodność, tak. Jeżeli chodzi o nurkowanie rekreacyjne, no to no, tutaj w nurkowaniu rekreacyjnym rzadko nam się zdarza nurkować w temperaturach poniżej 10 stopni, bo no, zazwyczaj nurkujemy w temperaturach dużo wyższych. No są na przykład, jest kurs deep divera, gdzie schodzimy na 40 metrów, więc w polskich jeziorach w okresie zimowym nawet możemy nurkować w wodzie o temperaturze 4 stopni, ale to już są osoby, które już są bardziej wdrożone po prostu w ten świat nurkowy. Natomiast osoby, które zaczynają przygodę, szukają fanu po prostu w nurkowaniu i tutaj wybierać profesjonalny, typowy taki do nurkowania komputer, a smartwatch, który pokazuje mi godzinę, SMS, jakąś wiadomość mogę wysłać. Czasami mogę posłuchać sobie muzyki. Jak biegam, pokazuje mi wszystkie informacje, które ja potrzebuję, więc według mnie nie powinniśmy się ograniczać tylko i wyłącznie do komputerów stricte nurkowych. Ten nurt nurkowania w Polsce akurat zaczyna się rozbiegać, więc no, to nawet nie jest to, co się dzieje za granicą, czyli w tych kurortach, gdzie lato trwa cały rok, bo tam nurkowie naprawdę nurkują przez okrągły rok kilkanaście razy, kilka razy dziennie. Jakbym miał wybierać, a nie chcę iść w nurkowanie techniczne, jest to bardzo fajne rozwiązanie. To jest urządzenie do pomiaru sprawdzenia szczelności komputerów po wymianie baterii. Czas pokazuje, głębokość maksymalną pokazuje, moda pokazuje, bardzo fajnie. Głębokość średnią też nam pokazuje, więc no. Informacja, że jest to nurkowanie rekreacyjne. Czyli po lewej stronie jest prędkość wynurzania i zanurzania. Tylko teraz pytanie, czy to zmienia jeszcze kolory, czy nie zmienia kolorów? Bo to by było fajne. Jeżeli to by zmieniało kolory, to super by było. Bo komputery takie profesjonalne, nurkowe mają to, że w momencie, kiedy zbyt szybko się wynurzamy... Ułatwiałoby, tak? To ułatwia, tak. To pokazuje nam po prostu, na czerwono się świeci. Aha. Jeżeli jest dobrze, to jest na zielono. Patrzmy teraz, czy nam pokaże przystanek bezpieczeństwa. Zbyt szybkie wynurzenie. Bardzo fajna informacja. Czuć było wibracje, więc no, alarm dźwiękowy niekoniecznie jest słychać, bo mamy kapturę. Kompletnie, jak to było takie... No ale tutaj prędkość wychwycił bardzo fajnie, informacja na czerwono, wibracja też bardzo mocna, więc po prawej stronie jest tempo wynurzania, to już widzę, na zielono się świeciło, więc jest informacja. Trochę złudne jest tutaj, czy się zanurzamy, czy stoimy w miejscu to, bo to jest pokazanie podłogi, sufitu. Okay. To w nurkowaniu technicznym akurat jest bardzo pomocne, bo pokazuje, czy mamy się wynurzyć troszeczkę, czy mamy się zanurzyć, czy mamy pozostać na tej głębokości. Więc tutaj pokazuje akurat sufit, a tu pokazuje prędkość wynurzania. Na pomarańczowo i na czerwono, jeżeli jest zbyt szybko, więc... Czyli zmienia. Zmienia, tylko że troszeczkę za małe to jest. No, ta informacja, która się pojawiła u nas na wyświetlaczu w trakcie szybkiego wynurzania, była bardzo fajna, bo bardzo duża była, więc dała nam do myślenia. Znaczy, przystanek bezpieczeństwa powinno się wykonywać na głębokości 5 metrów. Więc I z automatu powinno, tak? Z automatu powinno się załączyć. Przystanek bezpieczeństwa też jest wymagany w nurkowaniach poniżej 10 metra, więc jeżeli nurkujemy do 10 metra, to przystanek nam nie wejdzie na komputer, na komputerze. Natomiast jeżeli poniżej, to tak. Dobrze. Bardzo fajna informacja. Na żółto. Super. Czas odliczania. Rewelacja. Naprawdę. To jest
To jest na plus. Tak? To jest na plus, tak. Mało, bardzo mało jest. Ja znam tylko jeden taki komputer, który tak pokazuje. Nie ma więcej takich komputerów, które bardzo wyraźnie informacja jest wibracyjna, informacja jest na wyświetlaczu, że jest przystanek do zwycięstwa. Aha. Czas odlicza. Pokazuję jeszcze baterię, ale to jest, powiem szczerze, tak. Ciężko byłoby dostrzec. Nie ma możliwości, więc to jest. Bardzo fajnie jeszcze graficznie pokazuje. Nie wiem, czy zauważyłeś, przystanek bezpieczeństwa. No i się ładuje tutaj, tak? Chodzi ci o tą, dokładnie, a, dokładnie, o tą żółtą. Graficznie, bardzo fajnie, naprawdę to jest bardzo fajnie rozwiązane. Czyli jak widzisz, no kilka plusów jest. Tak. Za chwilę zrobimy jeszcze drugie nurkowanie. Drugie nurkowanie zrobimy takie, jak czasami się zdarza, czyli nurkowanie awaryjnie. W nurkowaniu awaryjnym dzieje się coś takiego, że w momencie bardzo szybkiego wynurzenia, czyli przykładowo przy braku powietrza, jesteśmy zmuszeni bardzo szybko się wynurzyć na powierzchnię. Komputer powinien się zablokować. Aha. Tylko, że on się blokuje wtedy na 24 godziny, bez możliwości wejścia w jakikolwiek tryb ustawień nurkowania. A tu też jesteśmy w stanie sprawdzić na tym urządzeniu to, czy on się załącza automatycznie, czy to musi być woda? Ale to muszę wodę mieć. Aha. Bo to musi być ciśnienie i woda. Dwa czynniki. Tu inaczej nie będzie. Informacja, że przystanek bezpieczeństwa został zakończony, bardzo fajnie. Informacja jest, tylko teraz pytanie, co to nam pokazuje te zielone? Idzie ten czas. Co to jest? Nie wiem. Nie spotkałem się, żeby w innym komputerze nurkowym coś takiego było. Niepotrzebnie przewijają się opisy. Zakończono zawiśnięcie w toni. Przystanek bezpieczeństwa. Czyli tłumaczenie, tak? Tłumaczenie. Tak jak tam było wtedy ten błąd. Tak. Czyli błąd z tłumaczenia. Błąd z tłumaczenia. Nie ma takiego ustandaryzowania po prostu. Osoby, które tłumaczą instrukcje obsługi, bardzo często nie wykonują tych, nie wiem, no tutaj akurat nurkowań, czyli nie są nurkiem i tłumaczą bezpośrednio to, co jest napisane z języka angielskiego na język polski, a to w żaden sposób czasami się nie zgadza. Ja tak. Tak, jak tak, zawiśnięcie w toni, nie, zakończyliśmy przystanek bezpieczeństwa. No właśnie. Dobrze, wynurzamy go, zobaczymy jak będzie wyglądał nam. Dobrze, zakończył się i teraz pytanie. Jeżeli byśmy wyszli, czy on zakończy nam nurkowanie, czy my musimy sami zakończyć nurkowanie? Aha. Zakończył nurkowanie. Pokazał, bardzo fajnie pokazał. Jak widzicie, bardzo ładny profil nurkowy, prawidłowy. Tak. I tak źle nie jest. No, to z odpoczynku na powierzchni, tak jak tutaj jest. Dosłowne tłumaczenie w terminologii nurkowej jest to przerwa powierzchniowa. Godzina ostatniego zejścia, średnia głębokość, ok, maksymalna głębokość. Dobrze, co tu jeszcze pokażę nam? Nasycenie tlenem, czy ma jakieś funkcje dodatkowe, czy nie? O, i w tej chwili, mimo że my jesteśmy na powierzchni, to powinno działać. To nie działa. Przede wszystkim, czy on dalej jest w tym trybie? On dalej jest w trybie nurkowym i teraz pytanie, czy on po pewnym czasie się wyłączy, czy musimy go wyłączyć z trybu nurkowania? Bo on dalej liczy tak jakby, tak? Czyli jakbyśmy poszli nurkować dalej, to on by... On dalej, czyli teraz wchodzimy, on dalej liczy, nie kończy nam tego nurkowania. A powinien w sumie, bo to jest kolejne nurkowanie tak, i powinniśmy mieć nowe statystyki dotyczące. Teraz tak, w zależności od tego, jaki jest to producent, niektórzy mają po czasie, a niektórzy w momencie, kiedy brak jest kontaktu z wodą. Okej. Okay. Po czasie 2 minuty już powinno się rozłączyć, aczkolwiek poczekajmy jeszcze chwilkę, bo niektóre komputery mają po 5 minutach. Czyli kończą nam nurkowanie po 5 minutach, bo czasami się zdarza przykładowo, że nurek jest mało doświadczony, no zszedł, sobie popływał, wyrzuciło go do powierzchni, on za chwilę z powrotem. Znowu idzie. Więc żeby nie naliczać drugiego nurkowania, to ten nurkowanie de facto powinien zakończyć nurkowanie maksymalnie po 5 minutach. Ale taka podstawa jest, tak? Tutaj... Nie, tu informacje naprawdę bardzo klarowne. Te tłumaczenie, to mówię, to bez problemu, to programowo można poprawić, bo to są błędy w tłumaczeniu. Nie wyłącza się. No. I teraz tak troszeczkę... Czyli musimy ręcznie teraz zakończyć. Ręcznie musimy zakończyć. Osuszanie, super. Czyli mamy głębokość, mamy czas naszego nurkowania, godzina zejścia. To niekoniecznie, ale to się przydaje akurat do prowadzenia logbooka. Jeżeli ktoś na bieżąco nie prowadzi logbooka, to akurat bardzo się przydaje. Jak teraz wyjdziemy, to można... Dobrze, i teraz zobaczymy, czy coś jest tutaj. No jest niby te nurkowanie, czyli to samo działa. Podsumowanie. I teraz tak, zobaczymy. Czyli jest profil nurkowy,
tu bardzo ładny. Temperatura jaka była? Najwyższa i najniższa temperatura. Na jakim gazie byliśmy? Prawidłowo. Parametry, nasycenie, bardzo fajnie. Wartości, te, które akurat nam są potrzebne do nurkowania. Zrobiliśmy symulowane awaryjne wynurzenie z głębokości 57 metrów. No, komputer w dalszym ciągu nam pokazuje, że powinniśmy wykonać przystanek dekompresyjny na 6 metrach przez 8 minut, mimo że czas do powierzchni pokazuje nam 5 minut. Ciekawostka. Tylko trzeba chyba czasu, żeby sprawdzić, czy faktycznie to będzie miało zastosowanie, bo tak jak rozmawialiśmy, przepisy informują chociażby o tym zmianie ciśnienia i o temperaturach, można powiedzieć, więc pytanie, jak się zachowa, gdy zjedziemy z jednego kraju do drugiego, gdzie na przykład różnica temperatur i wilgotności jest duża i czy na przykład po pół roku, po roku, po dwóch latach ten sprzęt nie będzie miał uszczelek tak uszkodzonych, że już nie będzie zapewniał takiej wodoodporności, tak? I w ogóle... No tutaj akurat jest druga strona medalu, więc tak, komputer nurkowy taki profesjonalny to jest komputer, który ma służyć przez kilkanaście lat. W niektórych modelach wymienia się tylko i wyłącznie baterię. Żeby wymienić baterię, trzeba wymienić uszczelkę, więc to jest bardzo proste. Wymieniamy uszczelkę, wymieniamy baterię, robimy test szczelności, jest fajnie, super. Ten komputer działa 10-15 lat. Mamy nawet taki komputer, w którym się nie wymienia baterii. Ja już mam go 12 lat, bo jestem jego drugim właścicielem i on nadal działa, więc no, jeżeli chodzi o smartwatche, pytanie, jak będzie zachowała się bateria po 10 latach? Żeby 2 lata przetrwał, to... Czy ona wytrzyma? Fajne rozwiązanie, że można to ładować. Tylko następne pytanie z kolei, jak długo się ładuje baterię? 60 minut. Czyli między nurkowaniami jest szansa, że mogę podłączyć... Ładowarka bezprzewodowa zadziała, czyli nawet zwrotnie w telefonie, jak mamy ładowanie, można go rzucić i doładować. Bardzo fajna funkcja. Nie spotkałem się z tą funkcją jeszcze w innych smartwatchach. Jak możemy z telefonu, to już jest totalna rewelacja. Pytanie, jak się zachowa teraz, bo rozmawialiśmy o ciepłych krajach. Woda o temperaturze 30 stopni. Jak to się zachowa w temperaturze 4 stopni przykładowo? Czyli polskie wody w okresie zimowym, polskie wody pod termokliną, czy wyjazdy za granicę na północną półkulę i nurkowanie w bardzo zimnych wodach. Pytanie, jak to będzie się zachowało? I po latach, tak? Bo... I po latach. Jak to długo będzie działało? No... Czyli to się łączy z to, co mówiłeś, rekreacyjnie, bo jak ktoś będzie raz na jakiś czas to używał, no to nie będzie takiego uszkodzenia, można powiedzieć, tych uszczelek, tego wszystkiego, jakby to używał na przykład tak jak wy pewnie kilka razy w tygodniu, tak zakładam, albo dłużej pod wodą niż na przykład przeciętny Kowalski, który by się tam zanurkował, można powiedzieć, na krócej niż wy. Właśnie bardzo fajnie zauważyłeś to, że nurkowanie rekreacyjne, co podkreśliłem na samym początku, tak, do nurkowania rekreacyjnego tak, nurkowanie rekreacyjne zaliczamy, że taki nurek robi około 50, no 60 nurkowań w roku, bo to są nurkowania okazjonalne, wtedy jak jest na wakacjach, gdzie jest ciepło i jest wszystko ok. Natomiast no, tutaj jest wrzucona aplikacja nurkowanie techniczne, rozgraniczone, gdzie możemy nurkować trimixowo, czyli nurkowania poniżej 60 metrów z bardzo mocno rozbudowanym interfejsem. Ustawiamy gradient faktory, ustawiamy ciśnienie parcjalne, możemy ustawić sobie nawet mieszankę, na której będziemy nurkować, więc bardzo mocno rozbudowany komputer. Teraz pytanie, czy w takich nurkowaniach on będzie się sprawdzał? On bardzo ładnie wygląda. W nurkowaniu technicznym dodatkowo wchodzi przepinanie butli, deponowanie butli, czyli całym tym sprzętem, który mamy w centrum, który zabieramy ze sobą pod wodę, my machamy, czyli zdejmujemy butle, przepinamy butle. Jak będzie to wyglądało, bo do tego nie ma żadnej obudowy. Jak będzie czytelne, jak będzie to wyglądało po takim nurkowaniu technicznym? No jestem ciekaw. Każdy komputer nurkowy, nie nurka rekreacyjnego, tylko nurka, który robi, można powiedzieć, to już zawodowo, ma ślady używania. Te ślady używania nie przeszkadzają w eksploatacji. Jedyne, co robimy, to zabezpieczamy tylko i wyłącznie wyświetlacz. Natomiast reszta elementów jest porysowana, podziobana, przejechana samochodem czasami nawet. Więc no, najważniejszy jest wyświetlacz. Jak wyświetlacz będzie cały, będzie pokazywał to, co chcemy, to super. Tu nie wiem. Wyświetlacz jest dotykowy. Pytanie, czy jakieś rysy zarysowania, czy nie będą problemem w dotykaniu. Dobrze, teraz pytanie. Komputer jest certyfikowany do 100 metrów. I w momencie, kiedy ja zarysuję szkło, no właśnie, czy nie będzie problemu z
ze szczelnością tego komputera. Szkło jest bardzo dobrym materiałem, jeżeli chodzi o wyświetlacz, ale no, wszelkie rysy, wszelkie pęknięcia no, dyskwalifikują. W większości komputerów nurkowych, które mamy dostępne na rynku, to nie jest szkło, a to jest poliwęglan po prostu. Poliwęglan zarysowany, on tylko i wyłącznie będzie się odkształcał, on nie pęknie, więc tutaj nie ma najmniejszego kłopotu. Natomiast tu szkło do każdych innych smartwatchy, obudowy są. Jedne są większe, drugie mniejsze. Dobrze by było, żeby do tego też była. Tylko powiem tak, wygląda bardzo ładnie. Takiego wyglądu smartwatcha z funkcją nurkowania nie widziałem jeszcze. Wnioski są takie, że aplikacja do nurkowania wymaga poprawek oprogramowania w kwestii działania, ale i tłumaczenia. Niekiedy zdarzają się różne takie babole. Na pewno ciężko jednoznacznie powiedzieć i wydać opinię, bo zegarek musiałby zostać przetestowany w praktyce. Jednak i tak doszliśmy do jednej konkluzji w czasie rozmowy, że no nadaje się chyba bardziej do rekreacji i bardziej jako gadżet, a nie taki pełnoprawny komputer do nurkowania, który miałby nam zastąpić ten taki profesjonalny, no bo wiadomo, tutaj chodzi o nasze zdrowie, chodzi o nasze życie. Aczkolwiek i tak z tego, co mówił Artur, był pozytywnie zaskoczony działaniem, ale tak jak mówimy, na sucho. Przy takim profesjonalnym nurkowaniu zegarek mógłby się dodatkowo obić i tym podobnie, no to byłby prawdziwy test dla niego. Być może kiedyś się to uda sprawdzić. Niepokoi mnie tylko taki jeden dopisek, który informuje, a bardziej rozszerza informacje o tym 10 ATM, które tutaj jest obecne, bo jest kilka wykluczeń, a mówimy dalej o sprzęcie, który ma 10 ATM, a piszą tam o chociażby ciśnieniu. Zobaczcie sami, tutaj tak naprawdę interpretację chciałbym zostawić tylko i wyłącznie wam. I pomimo, że podczas pływania zegarek dostarcza bardzo ciekawe dane dotyczące tego nurkowania, to wykluczenia powodują, że jest to nadal sprzęt dla półamatora. Raczej zaawansowani użytkownicy skierują się ku innym sprzętom. Sprzęt za ponad 3000 oferuje mikrofon i głośnik. I teraz posłuchajcie sami, jak to wygląda w praktyce. No i dobra, i testuję na zewnątrz, żeby nie było później, że słaby jest to test. Wieje, auta jeżdżą. Możecie ocenić sami, jak to brzmi. Ten zegarek trzymam, myślę, że tak jak wszyscy by trzymali tak naprawdę, czyli koło siebie, koło tutaj swojej buzi, więc mogę tak dać. Tak to właśnie słychać. Ocenicie sami, dajcie się znać, bo jestem ciekaw waszej opinii. No więc tak brzmi po prostu zegarek, kiedy mówi się i tak spróbuje się głośnik w zegarku. Powiem ci, że słabo. W sensie nie jest takie głośne. Tutaj, w sensie jakbym teraz poszedł gdzieś jeszcze przed ulicę jakąś, no to byłoby gorzej, bo już teraz tak czuję, że to nie jest zbyt jasna taka jakość. Nie ma tutaj eSIM-a, więc telefon musi być bardzo blisko zegarka, inaczej nie wykonamy tego połączenia, które jest możliwe do zrealizowania z poziomu zegarka. Bateria ma 530 mAh i sam producent informuje o takich danych jak 14 dni nawet na jednym ładowaniu. Oczywiście jest to ujęty taki czas, bym powiedział, no takiego lekkiego użytkowania, bo przy moim takie 5, 6, 7 jest faktycznie realne. Zależy oczywiście, jak wy będziecie używać ten sprzęt, to wszystko jest bardzo zmienne. Ładowanie do pełna odbywa się w lekko ponad 60 minut na ładowarce, która jest dołączona przez producenta, bezprzewodowa, to warto zaznaczyć, i ładuje się również też i na innych ładowarkach bezprzewodowych. Z innych opcji jest czujnik temperatury skóry, czyli niepotrzebny bajer, bo ja nie widzę w nim żadnego zastosowania. Jest SPO2, tętno, EKG, barometr, pomiar stresu i ulepszony system monitorowania snu, który dostarcza dużo ciekawych opcji, a raczej informacji po samym śnie. Zerknijcie na rezultaty testów SPO2 i tętna z napalcowym pulsoksymetrem. Moim zdaniem wypadają naprawdę dobrze, bo to domowe warunki, potem mu trochę na pewno utrudnię. Pomiarów EKG, które bym tutaj pokazał, skonsultował z lekarzem, nie ma, bo robiłem to przy recenzji Huawei Watch D. Obejrzyjcie sobie tamten koniecznie materiał, ale mogę zrobić taki spoiler. Jeżeli chodzi o tamten materiał, te wyniki, które skonsultowałem z zegarka i z wykonania faktycznie tego EKG już u lekarza, mają się nijak, niestety. Mogą jakąś być wartością dodaną przy ewentualnie przypuszczeniach dotyczących naszego stanu zdrowia, które może być złe. I wtedy idziemy do lekarza, ale no wolałbym się chyba udać pierwszy do lekarza, więc takie są moje przemyślenia. Na pewno musicie wiedzieć, że te pomiary SPO2, tętna, czy w ogóle tego EKG, no nie są podstawą do diagnozy. Jeżeli chcecie tak podchodzić, no to jest krótka droga, bo sam Huawei nawet informuje na swojej stronie, aby nie brać ich pod kątem diagnozy, bo to nie są medyczne rezultaty. Ponoć wykrywa sztywność tętnic i jest w stanie oszacować ryzyko wystąpienia miażdżycy. I ta opcja działa na iOSie,
na Androidzie, możecie to sprawdzić bez problemu. Z takich opcji, która jest, ale której nie ma, to jest NFC i możliwość płatności, bo NFC jest, ale możliwości płatności nie ma. Zegarek jest oparty o system Harmony OS 3.0 i można instalować aplikacje, słuchajcie, bardzo podstawowe, bo tam jest jakiś kalkulator, kalendarz chyba i tym podobnie, więc bez szału tak naprawdę, ale jest istotna rzecz, o której raczej trzeba mówić, a mało się chyba mówi, że na iOS-ie takich aplikacji nie zainstalujecie, więc jeżeli kupujecie sprzęt pod te aplikacje, bo w jakiś sposób jednak byście je chcieli mieć na zegarku, bo jesteście fanami tego, no to na iOS-ie tego nie doświadczycie, tylko i wyłącznie Android. I pamięć wewnętrzna, słuchajcie, bo pomimo, że do zegarka można podłączyć pas piersiowy, miernik mocy, kadencji, prędkości, a również słuchawki, to nikt nie informuje o pamięci wewnętrznej. Znaczy się nie zauważyłem albo po prostu przeoczyłem, ale z tego co widziałem na internecie jest 4 giga tej pamięci, zaraz o tym też będę mówił. Tylko pamiętajcie, możliwość przesyłania muzyki jest tylko, gdy podłączymy zegarek do Androida, bo jak podłączymy do iPhone'a, no to niestety takiej możliwości nie będzie, więc to jest kolejne ograniczenie względem iOS. No i mógłbym się dalej czepić, że to jest sprzęt za ponad 3000, ma 4 giga pamięci wewnętrznej, a konkurencja 1632. Tylko słuchajcie, w jaki sposób byśmy to tutaj wykorzystali? Konkurencja oferuje możliwość instalowania pełnoprawnych aplikacji, ewentualnie Spotify, który może być offline, bo to ta muzyka też musi trochę zająć. To tyle tutaj, no nie mamy takich możliwości, więc w sumie te 4 giga może być. A jak z powiadomieniami? Nie wyświetlają się zdjęcia, emotikony, już tak, nareszcie, bo to zostało poprawione. Ale tej treści też nie ma za dużo, do podstaw raczej wam wystarczy. Klawiatury oczywiście również brak. To jest sekcja bardzo ograniczona, zwykle taka jest we wszystkich innych zegarkach, które nie mają tego pełnoprawnego systemu. Szybkie odpowiedzi są, możliwość odpowiedzi emotikoną również. Jest też możliwość dodania kilku swoich odpowiedzi w szablonach. Zgadnijcie, co teraz powiem. To wszystko działa, gdy podłączycie zegarek do Androida. Do iPhone'a niestety nie. Znaczy się, odpowiedzi tych szablonów nie będzie, ani możliwości odpowiedzi emotikoną. To jest takie ograniczenie. Plus dla Huawei'a zagrupowanie tych powiadomień to jest akurat super. Nie mieszają się, ale ważna rzecz, zawsze narzekałem przy Huawei na to, że powiadomienie się kasuje, gdy wejdę na zegarku. Teraz tak się nie dzieje, ale usuwa się, gdy odczytam na telefonie. Tak jak przedtem słyszeliście, możliwość wykonywania połączeń jest z poziomu zegarka, ale żeby to poczynić, to jest możliwość, aby wykonać z książki telefonicznej, ale ta książka jest troszkę taka ograniczona, bo możemy max 10 kontaktów grać. Z racji, że to jest system taki ograniczony, to tego multitaskingu nie doświadczycie, za to wibracja jest mocna. Ta haptyka przy chociażby tej koronce jest bardzo przyjemna, to też trzeba przyznać. Oczywiście z racji tego głośnika to również możemy te powiadomienia otrzymywać bez tej wibracji, a czy z wibracją plus dźwiękiem, ale tylko na domyślnych ustawieniach. Mam na myśli tutaj dzwonki, bo oczywiście głośność możemy regulować. Kompatybilność Android 6, iOS 9.0 oczywiście w górę i o tym co mówiłem, jest kilka takich rzeczy, które nie działają na iOS. Potestowałem oczywiście to na Androidzie i na iOSie. Aplikacja Huawei Zdrowie, intuicyjna w użyciu. Doszedł ostatnio nowy widok statystyk, to też wygląda naprawdę w porządku. Można przejrzeć tam oczywiście informacje w zakresie dziennych kroków, kalorii, czasu snu, czy szerokich informacji w temacie aktywności, które wykonaliśmy przy pomocy zegarka. Wszystko jest zaprezentowane czytelnie, mówcie co chcecie, ale ja tam lubię apkę od Huawei i tego będę się trzymał. Są również tarcze bezpłatne i te płatne. Jak jesteśmy przy tym temacie, to warto też powiedzieć o widżetach na tarczach, które są skrótami. To pomaga na szybkie przełączanie się do różnych opcji. Jak widzicie, tak się właśnie ta apka prezentuje. Można tam naprawdę pogrzebać i znaleźć ciekawe opcje, na przykład wspomagające, jak nasz sen miałby zostać poprawiony. A o co chodzi z tym trybem ekspedycji i nawet tym przyciskiem dodatkowym? Tak naprawdę możemy, włączając, ograniczyć zużycie baterii, bo pozycjonowanie jest ograniczone. Możemy zaznaczać na przykład jakiś punkt odniesienia na tej ścieżce, to jest też super. No ta bateria faktycznie jest mniej zużywana, bo interwał pozycjonowania można ustawić w oparciu o czas od 15 minut do 90 lub o kroki od 1000 do 10000. Zegarek oferuje 20 trybów profesjonalnych i ponad 100 trybów podstawowych. Przy czym te profesjonalne to na przykład nurkowanie, golf, bieganie, rower i tym podobnie. W ramach dyscypliny golf jest kilka ciekawych danych do uzyskania, jak zamach, prędkość, czas backswingu. Co ważne, i nie wiem czy to mnie ominęło w poprzednich zegarkach marki Huawei, to polski asystent przy aktywnościach. Wcześniej był jedynie w języku angielskim. Także może informować na przykład o aktualnym czasie czy słabym zasięgu GPS. Pomiędzy wartościami 93 i 147. Uderzeń na minutę.
Rozgrzej się przed rozpoczęciem ćwiczenia, aby zapobiec kontuzjom. 48 minut aktywności biegu w trybie GPS bez trybu ekspedycji wyciągnęło z tego zegarka 5% baterii. Jak na Huawei przystało, są też kursy i plany biegowe, dodatkowo funkcja powodująca generowanie planów dopasowanych do nas na podstawie kilku informacji, takich jak cel przygotowania, termin zawodów, docelowy czas, jaki chcemy osiągnąć. Zwykłe tworzenie interwałów również jest. Co istotne, jest możliwość stworzenia pliku GPX z opcją zapisu do pliku lub wgrania do swoich tras, aby ponownie skorzystać z niej w przyszłości. I to nie koniec, moi drodzy, bo możliwość wgrywania pliku GPX również istnieje. Wgrywamy pierwsze do aplikacji, a później przesyłamy sobie do zegarka. I standardowo przed włączeniem danej aktywności można dopasować kilka opcji w zakresie celu czy przypomnień, ale i ekranów, i ich ilości, rozmieszczenia i wartości, jakie ma prezentować. Znaczy to ostatnie można również zmienić podczas aktywności. Co ważne, auto wstrzymywanie jest obecne w aktywnościach np. jazda na rowerze i bieg. Opcjonalnie oczywiście. Zobaczcie porównanie tętna w aktywności bieganie do pasa Polar H10, bo wiecie, tamte dane, które wam pokazywałem, takie statyczne w domu, laboratoryjne, chociaż to jest dobre słowo, no to jest ułatwieniem dla każdego zegarka. To jednak w biegu, gdzie ta ręka się rusza, jest utrudnieniem i tak też było w tym przypadku. Jak widać, różnice w treningu, który trwał 48 minut, nie są duże. Zwłaszcza gdy mówimy o średnim i maksymalnym tętnie. Dane są oparte o bieg, tak jak wcześniej mówiłem, więc intensywność jest troszkę wyższa, bo gdzieś próbuję wracać do tej formy. A dystans jest oparty o aktywność jazda na rowerze z włączoną autopauzą na jednym i na drugim zegarku. Z tego co zauważyłem, Huawei częściej włączał pauzę niż Apple Watch. Zwłaszcza przy wolniejszym chodzeniu, które miało miejsce na przykład na przejściach dla pieszych lub trudniejszym terenie. No ale to też nie usprawiedliwia całej trasy, bo ona jest większa na zegarku Huawei, znaczy się dłuższa, więc sami widzicie teraz, jak to się prezentuje, gdzieś tam musiał faktycznie dokładać tych metrów na tej trasie, znaczy się tego nie wiem, bo też ciężko powiedzieć, który zegarek właśnie lepiej prezentuje. Być może to Apple Watch tutaj zaniżał ten dystans, to też jest możliwe. A co po treningu? Jest osobna sekcja, gdzie znajdują się dane o wskaźniku wydolności, obciążenie treningowe, indeks treningu, czas regeneracji, VO2 max i przewidywania czasów na 5, 10, półmaraton i maraton. Chciałbym pochwalić Huawei, ale tego nie zrobię, bo nie czuję, że tak trzeba w tym momencie, gdyż no może faktycznie ten sprzęt, no może, na pewno jest wykonany z materiałów premium, ale mam takie nieodparte wrażenie, że gdzieś to już widziałem wcześniej. Wiadomo, że to jest model stuningowany, że tak to ujmę, mamy przycisk ekspedycji chociażby, czy te opcje treningowe są takie, no bardziej dopieszczone, bym tak to lekko ujął, ale dosadnie chyba. Ale jednak no ta cena, dla niektórych może to być tyle, dla niektórych tylko tyle. Ja może jestem ignorantem, jeżeli tak jest, dajcie znać, jeżeli też macie ten zegarek, bo moim zdaniem, i chyba tak jest, ten produkt jest przeznaczony do wąskiej grupy docelowej, jeżeli jesteście w niej, no to dajcie znać. Ja nie czuję, abym w niej był i chciał się znaleźć, nie dlatego, że to jest słaby sprzęt, ale po prostu nie jest skierowany do mnie, bo wiem, że dużo innych zegarków, które są dużo tańsze, mi wystarczają i praktycznie dostarczają większość danych, które mi są potrzebne. Nurkować nie nurkuję akurat, więc tutaj ten sprzęt mógłby no, deklasować konkurencję. Ja wam serdecznie dziękuję. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, pytajcie, a tymczasem trzymajcie się.